Chyba nagrywa się. Dobra. Zaczynamy dzień. A co my mamy dzień? Ja płac, jest mi tutaj nie płac. Idziemy do szkoły. O, bobasku. Chodź tutaj, już jest okej. Przyjadę po ciebie też, dobra? Jak chcesz, to dzisiaj wcześniej po ciebie przyjadę. Tak? Od razu jak skończysz szkołę, co ty na to? Chciałbyś? Mama, zaprowadź mnie do szkoły. Tak, chcę, żeby mama cię zaprowadziła do szkoły, ale ona jest nie gotowa. Zobacz, jak będziemy czekać na mamę, to się spóźnimy, a już jest 35 po. No, także mama, nie możemy poczekać na mamę, bo mama jest nie gotowa. Także ja cię zaprowadzę, a jutro na pewno mama ci zaprowadzi. Wiesz? Także jest akcja, słuchajcie. Chłopacy już są na miejscu. I dzisiaj jest plan. Zaczynamy z ogródkiem. Pokażę wam, co tam się dzieje ogólnie. Teraz przesuwają kilka elementów, bo mam tam jakieś, wiecie, rzeczy, które budowałem sam. Zrobimy tak. Okej, dobra. Więc domek trzeba przesunąć, trampolinę trzeba przesunąć. Tak jak mówiłem wam, zdecydowałem sam, że biorę się sam za ten ogródek, bo nie chcę czekać następnego pół roku lub roku, aż może ktoś przyjdzie i tu będzie działał na tym ogrodzie. Właścicielka umówiła się co prawda z jakąś osobistością, która zajmuje się ogrodami niby, ale byłem na tym spotkaniu razem z nią i stwierdziłem, że nie. To co ta osoba mówi, to ja się na to nie zgadzam. Gdzieś tam sobie to przekalkulowałem, po 4 dniach odezwałem się do właścicielki, powiedziałem jej, co myślę o tym i zdecydowałem, że biorę sam tą pracę w swoje ręce, bo ja też nie chcę czekać, wiecie, do wiosny, aż ktoś coś ogarnie. No way, no nie. Tyle. Także nie mamy jeszcze planu, co robimy dokładnie, jaki mamy design na ten ogródek. Pierwsze co, musimy po prostu wyrwać to wszystko, co tam zostało, poprzesuwać rzeczy, zobaczyć co mamy pod ziemią i wtedy zdecydujemy dzisiaj, jaki dalszy plan. Jeżeli chodzi o tą osobę, która była wyceniała, nie podała nawet wyceny, powiem wam szczerze, no bo ona widziała, że ma duży problem. Ona tam gadała takie rzeczy, które nie pokrywały się w ogóle z tym, co tam jest w tym ogródku, więc dlatego mi się to nie podobało. Nie chcę wchodzić już w szczegóły, powiem wam szczerze, bo rozgadam się bez sensu. Do meritum. Nikt tego nie będzie robił, ja bym to robił. I to jest to. Nie chcę, żeby ktoś tam siedział pół roku i sobie odkrywał pół ogródka, drugą pół ogródka i tak kombinował w lewo, w prawo, a może zadziała, a może nie zadziała. To trzeba podejść, zrobić, wyrwać tak, żeby już było gotowe, zrobione, a nie. Wiecie, ja nie mam czasu na takie akcje. Nie, też jak słucham takich rzeczy, to mi głowa boli, nie? A może będzie, a może nie będzie. Musimy obserwować, zobaczymy. To tak jak ja bym wszedł do łazienki. No wie pani, no może... Może nie będzie już cieknąć, a może będzie cieknąć, no nie wiemy, będzie trzeba obserwować. Normalnie takie farmazony od razu mnie bolą, więc stwierdziłem, że nie. Drugi taki farmazon, który ona powiedziała, to powiedziała, że spryska ogólnie to wszystko i zobaczy, czy działa. Następny farmazon. Ale jakby zaprzecza sama sobie, bo mówi, że ma licencję ogólnie na używanie tych środków, więc ona może używać tych mocniejszych środków, ale z drugiej strony nie wie, czy będą działały. Nawet nie podała nazwy, niczego. Także nie wiemy, co ona by używała. Ale tu jest ruch dzisiaj rano. Niby ma licencję, niby ona może to używać, nikt inny nie może, ale nie wymieniła nawet nazwy produktu. To jakieś jaja są. No ale nic, nieważne. Jadę zawieźć syna, szybko lecę do Jaca, do Portsmouth. Musimy tam sobie trochę zaplanować, zobaczymy, co Jacy może dzisiaj robić lub nie robić. To tak jak mówię wam, to będzie taki popieprzony tydzień trochę, ale nic, damy sobie radę. A z chłopakami wymyśliłem, że działamy na ogrodzie i tyle, bo do wtorku i tak nie mieliby zajęcia za bardzo, a może do środy zobaczymy, jak ten scaffold mi postawią, tak jak mówiłem, bo jeżeli rano go postawią, to jeszcze możliwe, że we wtorek chłopacy od południa mogliby to działać, ale możliwe, że i wtorek też tu będą, więc wykorzystam te dni po prostu w tym tygodniu i w następnym tygodniu na to, żeby działać na ogrodzie, nie? Na pewno jakaś baza już będzie zaczęta i zrobiona, także trzymajmy kciuki, słuchajcie. Zobaczymy się za chwilę.
Miłego dnia wam życzę. Cześć. Ogródek. Ogródek nie jest w dobrym stanie, także przepraszam. Ale ogólnie chodziło o to, że on był po prostu odwlekany do takiego momentu, aby się wreszcie nim zająć. Jak wchodzę na ogródek bokiem, bo mam tu wejście, mam alejkę. Tutaj to wiadomo, że muszę po prostu zorganizować miejsce na kosze i tak dalej. Te slapy prawdopodobnie zostaną gdzieś tu kamień, tylko trzeba będzie wrzucić nową membranę, żeby nic nie rosło. Tutaj ogródek w tym momencie wygląda tak. Domek, który jest teraz odwrócony plecami, bo tam to widzieliście pewnie na Instagramie, jak on wygląda. Mam huśtawkę, którą zrobiłem 5 lat temu. Też chciałem jej nie wyrzucać. I ogólnie ten ogródek po prostu jest w kiepskim stanie. Ponieważ tutaj jak my zaczęliśmy działać na tym domu, to tu były haszte po 2 metry. Wyrzuciliśmy je, co prawda. Nie wiem czy... No chyba tak bokiem tutaj o domek, co? No. Bo ten stół chyba też musi pójść na górę domku, nie? Jeszcze. Ja myślę, że to było dobre rozwiązanie. Dobra, więc mieliśmy tu hasztę i nawet jeszcze wtedy nie myślałem, że się będziemy wprowadzać. My ogródkiem się wtedy nie zajmowaliśmy, tylko tutaj domem. Więc wycięliśmy babce, żeby w miarę było, wiecie, przystępnie. A co, plan był taki gdzieś tam, że ona zrobi ten ogródek w przyszłości. A że się wprowadziłem, no to ta przyszłość szybko minęła. Mówię, dobra, ja ci tam pomogę z tym ogródkiem, może trochę. My rozmawialiśmy, ale się nic nie stało do tej pory, więc zdecydowałem, że to już jest ten moment, aby wreszcie się tym zająć. Bambu, czyli bambusy, które rosną u sąsiada, słuchajcie, tam widać je. One przerastają gdzieś pod trawą i tu po prostu cały ogródek był po prostu zajechany. Tu wyrastały w kwietniu bambusy wszędzie. Po prostu wszędzie. Ja wyrywałem te korzenie, zostawiłem je specjalnie, żeby ona widziała, z czym mamy do czynienia. Już tam widzę, że są spoty, bo nie wszystkie korzenie, wiadomo, wyrwałem. Są spoty tutaj bambusa, czy tu, czy tam, tam bliżej płotu tak naprawdę. Jest to ogromny problem, powiem wam szczerze. Więc co, plan nasz taki jest taki. Wyrzucamy wszystko, co tutaj stoi. Do skipa, to co zostaje jeszcze, to zostaje. Wszystko zgarniemy. Ten cały kamień gdzieś zgromadzimy tutaj w tym miejscu. On przyda się prawdopodobnie tam, wrzucimy pod trampolinę. Przy okazji stworzymy takie miejsce dla psa, żeby mógł się gdzieś wysikać. Choć to on może i sika, czy będzie pewnie wszędzie. Nie wiem, co zrobić z tym środkiem. Te slapy na pewno polecą. Wykorzystamy je tutaj, żeby je dołożyć i tutaj dołożyć ten chodnik, bo tak trochę ciasno pod tym domem jest. Kamień najprawdopodobniej poleci tam. Wtedy stworzy mi się taka duża część do czegoś, ale jeszcze nie wiem do czego. Czy to będzie normalna trawa, czy to będzie fake grass, nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, czy ta pergola zostanie, bo ona jest trochę w kiepskim stanie. To też nie moja budowa, ale już to stoi jakiś czas. Czy się tego trzymać, czy się tego nie trzymać. Te słupki w sumie są ok, te górne partie nie wszystkie są ok. Pasuje mi to do mojej pergoli, więc jakbym odmalował to i to w przyszłości, to może by to nabrało jakiegoś fajnego uroku. Może tą huśtawkę wtedy wrzuciłbym tam pod drzewko. Tak jakoś w kącie, też mogłoby, to w sumie nawet mogłoby być fajne. Nie wiem. To będzie decyzja, słuchajcie. Dzisiaj zaczynamy od jakiegoś tam planowania, wyrzucania tego, co jest nam niepotrzebne, zaczęcia organizacji na ogrodzie i wtedy może wpadniemy na jakiś super plan. Więc co? Do dzieła. Let's go! Jest akcja, słuchajcie, bo pomyślałem sobie, że ręcznie kopanie tego to jest to trochę słabo i mamy możliwość tam operacji kopareczką. Jedna koparka przejeżdża przez bramkę, bo ona jest tam około 80 cm niecałe szeroka. Jest większa koparka, która tam ma metr, więc musiałbym wtedy poprosić sąsiadkę, żeby odsunęła auto i wjechać płotem znowu. I nie wiem, czy ta mała koparka sobie poradzi, choć powinna sobie poradzić tam z taką ziemią, tam nie ma gruzu, wiecie. A ułatwiłoby nam dużo więcej, dużo z tą pracą tak naprawdę, nie musielibyśmy tego rwać. Więc jeżeli jest taka możliwość, że dostanę koparkę, bo musiałem się zarejestrować do tej firmy tam dzisiaj rano. Nie jest to droga akcja, bo na tydzień 150 plus jakieś tam, wiecie, opłaty transportowe, to w sumie nie jest źle, powiem wam szczerze, ale ile ta koparka tak naprawdę będzie potrafiła nam zrobić pracy, nie? Bo ja wpadnę i w ciągu 2-3 godzin zrobię tam czystkę. Chłopacy po prostu tylko pomogą zagrabić rzeczy, nie? Wow! Wiecie, nie trzeba będzie po prostu rwać kręgosłupa. Zobaczymy, jak to się skończy, bo jadę teraz właśnie do tego depo, żeby pokazać dokument tożsamości i zobaczymy, jak oni będą mogli nam dostarczyć tą koparkę. Przy okazji zobaczę te koparki, zapytam się, czy ona się będzie nadawała i dam wam znać.
za chwilę. Adam. Firma nazywa się Sunbelt. Na pewno macie depo gdzieś w okolicy, bo oni są trochę tutaj worldwide. Znaczy na pewno są national wide. Dokumenty mam. Idę do środka, zobaczymy, czy się coś da zdziałać, czy będziemy mogli dostać kopareczkę dzisiaj, może jutro. Let's go. Z pola bitwy w Portsmouth. Więc co, akcja jest taka, że Elektryk zrobił część instalacji. Dzisiaj wróci i dokończyć. My zaplanowaliśmy sobie, z tego to nikt nic nie rozumie, ale ja rozumiem, na szczęście. Z klientem co jest, co i gdzie. Mam nadzieję, że to wyjdzie, ale i tak pierwsze co, musimy zająć się tą ścianą do końca, więc lecimy po plasterboardy, na sufit. A i te plasterboardy tutaj, czy tam jest? A jest, leży, dobra. I wtedy jak zrobimy sobie ścianę, będziemy mogli łapać jakieś wymiary, bo na razie to jest wszystko na oko. Odkryjemy wtedy całą podłogę i jutro skupimy się na hydraulice. Taki jest nasz plan, słuchajcie. Policzyliśmy wszystko, lecimy do sklepu z Jacem. Let's go! Dobrze. O, pięknie. Super. Właśnie, reklama już tam wisi teraz, nie? Zobaczcie, jak ładnie. Nie dostanę tej maszyny, słuchajcie, bo nie mam ubezpieczenia, które pokrywa wynajmowane narzędzia. Niestety. Więc muszę najpierw skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową, dopisać to do ubezpieczenia i wtedy mógłbym wynająć, poczekaj Jacy, wynająć ewentualnie maszynę z tej firmy. Mają takie swoje regulacje, no nie przeskoczę tego, więc zostaje mi ewentualność podjechania do Travisa, spróbowania tam wynająć, lub jeszcze jest jeszcze jakaś tam inna firma niedaleko, ale może mają te same rules. Zobaczymy. Może Travis nie będzie miał tego problemu, bo ja mam z nimi konto, więc nie wiem, zobaczymy. Ale czy mają maszyny na stoku? To jest drugie pytanie. Let's go. Jest tu kto? Czy nagrywa, czy nie? Dobra, z powiedzeń budowlańca. Nie, zanim to powiem, to powiem, że jesteśmy w sklepie. Szukamy, wiecie, wetboardów. Nie wiem, czy dostaniemy je od ręki, a jeżeli nie dostaniemy, znaczy te, wiecie, tą treję taką prysznicową, którą można pokryć płytkami. Jeżeli nie będzie tego tutaj, to jedziemy do sklepu online. I powiedzenie na dzisiaj. Żeby coś się stało, to trzeba coś zrobić. Ale to bardzo miły pan powiedział mi, że można dostać taką ładną treje u nich, nawet za w miarę rozsądne pieniądze w porównaniu do tego, co widziałem online. Ale trzeba prawie tydzień czekać. Masz chwilę? Słuchaj, dostanie gdzieś w Portsmouth. Także muszę to jeszcze poszukać. Syfon do tego, do tam mam update. Wysiadam, znaczy wsiadam, kurwa. Wsiadam do vana. Wysiadłem przed chwilą, ale załatwiłem, wiecie co? Koparkę! Tylko, że trochę szerszą, na 100 tam coś kilka centymetrów, 101. Nie wiem, czy to wejdzie przez bramkę, raczej nie, więc będę musiał usunąć znowu płot. To nie ma problemu, bo żeśmy robili to, jak się wprowadzałem. Ale mam koparkę, słuchajcie, koszt koparki wraz z depozytem 600 funtów. Koparka mniej więcej tygodniowo tam 230 plus VAT chyba wychodzi. Coś takiego, ale niestety trzeba też zapłacić depozyt, więc jak zwrócimy do tygodnia koparkę, to połowa tej kwoty wejdzie mi na konto. Nie wiem, co tu się dzieje, jak chciałbym wyjechać, ciężarówka zablokowała mi drogę. Wow, straszne rzeczy się tu dzieją, na Travisie jest busy. Zobaczcie, nie da się przejechać, także ja wracam do chłopaków. Trochę dzień mi zleciał, słuchajcie, na w tą lewo, w prawo, ale ogarnąłem masę spraw. Wracam zadowolony, bo mamy maszynę wynajętą. Ułatwi mi to dużo pracy i przyspieszy też dużo, bo kopać to wszystko, słuchajcie, to lipa, naprawdę straszna by była. Mamy zamówionego skipa na jutro, także będziemy jechać z tym, słuchajcie. Jutro będzie tylko kopanie i wywożenie do skipa, także oczyścimy ten ogród maksymalnie. Dodatkowo poprosiłem też o wycenę w Travisie na materiał. Więc poprosiłem naszego kolegę o to, żeby mi wysłał mi maila. Ja wyślę mi maila, to też dam wam update, co planuję, ile to kosztuje i będziemy na bieżąco. Wracam do chłopaków. Let's go. Mamy odjechać z Travisa, dostałem już telefon. Nie będzie rano, będzie koło południa. Digger. Ale to nic, tam ogarniemy coś. Poplanujemy może ogródek, nie wiem, gdzieś sznurkami. Zobaczymy,
co dalej z tym robić. Wydaje się, że i tak będzie co robić, także co? Zobaczymy, co chłopacy zdziałali dzisiaj cały dzień. Za chwilę, hej. Pokażę wam, co się tutaj odpierdzieliło. Tak, nie ma ogródka. Także chłopaki zebrali ten czysty kamień do worów, bo go wykorzystamy sobie na tak zwanego flower pota tam dookoła. Ja myślę, że zrobimy takie odgrodzenie sobie fajnie dookoła. Slapów wszystkich tutaj stąd, wszystkie slapy zabrali, poukładali tam po lewej stronie, także je wykorzystamy i tu wypełnimy prawdopodobnie resztę. Widzicie tu korzenie, to akurat nie jest bambuł, to są jakieś inne chwasty po poprzednich drzewkach, to wszystko poleci i jutro koparka przyjedzie, także my to bierzemy totalnie. Tu do korzeni, jednak tą pracę, którą zrobiłem, zrobiłem sporo, dobrze, bo tutaj bambuł praktycznie nie zostało. Zostały jakieś po drzewie, zobaczcie korzenie. Ja nie wiem, czy to nie jest właśnie to drzewo, słuchajcie. Tutaj. Czy tu jest jakieś drzewo, które było tutaj? Ile bateria, pozwoli, bo coś się wyłącza, nie wiem, co się dzieje z nią, muszę chyba ją zresetować w jakiś sposób. Więc co, ogródek wygląda tak. Walczymy, jutro będziemy walczyć dalej, w poniedziałek dalej. Może przez weekend będę walczył tą koparką. Zobaczymy. Ale mamy sporo tego, słuchajcie. Sporo, sporo. Będzie pięknie tutaj na końcu. Let's go. Wyłącz się. Na razie. Trzymajcie się do jutra. Cześć. Jutro piątek, piąteczek, piątunio.